Cześć, witajcie. FIFA Mobile. Dzisiaj Event Freezy. Co w nim nowego? Nowa zakładka z pingwinkami, a właściwie to ta zakładka będzie się co tydzień rotować z, z zakładką, ze śnieżynką. Także raz będzie śnieżynka, raz pingwinki. Teraz są pingwinki, za tydzień będzie śnieżynka, no i na koniec za dwa tygodnie znowu będą pingwinki. Także. Zanim przejdę do Frizji, może Wam pokażę najpierw mój składzik. Jak możecie zobaczyć, wygląda całkiem nieźle, bo wszyscy właściwie już zawodnicy zrobili na Mastera na 90, tylko dwóch tutaj nie jest. Jest to mianowicie Stons, którego nie będę w ogóle ulepszał, ponieważ on idzie do odstrzału. Tutaj na środek obrony będę chciał upolować z freezy. No przede wszystkim Fabinio, choć tam niektórzy mówili, że Blonk jest podobno ta ikona do zrobienia, także no zobaczymy, może się uda. No i tutaj Gindugana również nie mam na 90, ponieważ ja go nie ulepszam, bo on jest dosyć drogi, kosztuje około 2 milionów, a też z tych paczek może uda się kupić Kamawingę, tego z Francji młodego. No pewnie jak go tutaj dam, to nie będzie 140 zgrania, a nawet na pewno, ale zobaczymy coś się na pewno tutaj podkombinuję w tym składzie, żeby overall szedł do góry. No ale dobra, przejdźmy teraz do tego eventu Freezy. No i właśnie, Slippery Slope, czyli ta zakładka nowa z pingwinkami. Jak tą zakładkę zobaczyłem po raz pierwszy, to taka nostalgia mnie tutaj naszła. Powiem Wam szczerze, ale zaraz o tym powiem Wam. Zakładka no, prosta jest jak budowa cepa. Gra się po prostu te skill gamey, te meczyki po kolei. No i ważna informacja jest taka, że jak przegracie jakiś skill game albo mecz, to to się resetuje. Musicie zaczynać od nowa. Powiem Wam szczerze, że według mnie ta zakładka ze śnieżynką jest o wiele lepsza. Lepsze nagrody chyba tam są niż w tej zakładce z pingwinkami. Zresztą tu możecie zobaczyć te kamienie milowe. No są zawodnicy, są zielone rank-upy, no ale no nie jest to coś, co, co by mogło kogokolwiek zadowolić. E, tutaj oczywiście jest ta zakładka e, Top Scorer, czyli Global Leaderboards. No i tutaj oczywiście, jak będziecie tryhardować, to, to możecie odebrać zawodników. Jak ktoś ma czas, może. Tutaj to robić, natomiast tutaj na końcu jest taki dosyć prosty. Prosty, oczywiście mówię, mówię to w cudzysłowie, prosty mecz, ponieważ gracie na drużynę Bayernu z overallem 120 i przegrywacie 7 do 0. Musicie 8 goli szczelić i, i zaliczyć jeszcze wyzwania. Także życzę powodzenia. Powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś z was ten meczek wygra, to ja każdej takiej osobo, osobie z własnych pieniędzy e, daję 50 zł na kupno Star Passa do FIFA Mobile. Także macie to wyzwanie. Życzę powodzenia. No, i właśnie, czemu mnie naszła nostalgia, jak zobaczyłem ten, te pingwinki, ponieważ bardzo mi to przypomina taką grę, w którą grałem w dzieciństwie. Była to taka gra, chyba na wyspie Gier. Była taka gra, co się nazywa Yeti, i, i ten Yeti, właśnie te pingwinki, tak odbijał od ściany. I to jest właściwie to samo. Pamiętam, jak byłem młody, to y, cała klasa normalnie y, w tej pracowni komputerowej żeśmy w to cisnęli. To były czasy, albo też może to przypominać inną grę z czasów mojego dzieciństwa, a tą grą oczywiście jest IC Tower. Nie znacie IC Towera? Jak można nie znać IC Towera? No. W dzieciństwie to się wciupało w tą grę, takim ludzikiem się skakało do góry, żeby wejść na jak najwyższą platformę. To były czasy Super Mario Bros., w to się grało, a nie to co teraz dzieciaki mają, te Fortnite, te cyberpunki 2077 i jeszcze niektórym osobom mało. Także od tego dobrodziejstwa to niektórym osobom się poprzewracało. W tej części ciała, na której się siedzi, ale wiecie co? W sumie to nie mam co dzisiaj robić. Także po tym odcinku chyba sobie odpalę swojego peceta. i, i sobie pocisnę w tego IC Towera. Polecam naprawdę. Także tyle, jeżeli chodzi o te pingwinki. Tak jak mówiłem, według mnie śnieżynka była lepsza, także czekam na kolejną śnieżynkę. No, i co jeszcze do, na temat Freezy? E, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby grać skill game'y I wszystkie skill gamey pamiętajcie o tym, żeby grać na wszystkie trzy gwiazdki, bo dzięki temu, jak możecie zobaczyć za 9 gwiazdek, tylko dostajecie Star Gifta. A z tego Star Gifta można później trafić, jak ktoś ma szczęście, Master Gifta. Co jest jedyną opłacalną rzeczą, jeżeli chodzi o gifty. No, także trochę tych tutaj bonusików mam, zaraz je otworzę. Także pamiętajcie, żeby cisnąć po trzy gwiazdki w każdym. Ja, jak mam dwie gwiazdki, jak mi coś nie wyjdzie, to do oporu cisnę po trzy gwiazdki. I myślę, że Wy też tak robicie. Przejdę teraz, właśnie do tych giftów. O, no i aha, dzisiaj były w goldach e, bałwanki. Także jak ktoś nie odebrał, to macie czas do 20. E, dwa razy można 100 bałwanków można odebrać. Ja właśnie na te bałwanki tutaj poluję. Myślę, że Wy też. E, właśnie teraz są w goldach. Zobaczymy, może w elitkach będą dzisiaj. E, bo tak, e, jeżeli chodzi o goldy, no to tutaj jedynie bałwanki są ciekawą nagrodą. Ewentualnie końc. Jakby nie, no końców to myślę każdy ma dużo. Z elitek e, też bałwanki, 100 tutaj bałwanków jest. E, z masterów, no to są lepsze nagrody, ale bałwanki też są 250. No ale tutaj w masterach to ja będę paulował e, na karty przede wszystkim. Fabinio mi się marzy najbardziej. Zobaczymy, może się uda. I co ciekawe, tutaj w tych bonusach e, można trafić bałwanki, ale są też cukierki. W goldach, elitkach i masterach cukierku nie ma, są tylko w bonusach. No ale są też oczywiście bałwanki, także pamiętajcie o tym, żeby, żeby kupić, bo macie tydzień, został tydzień na kupienie tych 50 paczek. Właśnie w Wigilię za tydzień to się resetuje i, i trzeba mieć znowu przygotowane 2,5 miliona, żeby kupić kolejną porcję 50 paczuszek. Także. Przygotujcie już teraz kąsiki, jak ktoś nie ma. No i właśnie, przejdę teraz do tych yy, Star giftów, bo tutaj można właśnie trafić te mastery. Ja powiem Wam szczerze, no teraz, jak możecie zobaczyć, 9 mam, ale otworzyłem chyba 4 z tego, co się nie mylę, ale niestety. Takiego miałem pecha, że żadnego mastera nie trafiłem. Raz mi się zdarzyło, że trafiłem 5 elitek w jednej paczce, ale my się tu nie przejmujemy. Elitki, goldy to nikogo nie interesują. Wszystkich interesują tylko mastery, bo to jest najlepsze. Za to są najlepsze nagrody. Mam tylko 13 na razie. Tylko to, co otwierałem z tych paczek za 2,5 miliona. Także mam 9 prezentów, ja tutaj liczę powiem szczerze, że, że uda się trafić ze dwa mastery, jak nie, nie będzie ze dwóch masterów co najmniej, to ja się wkurzę no jak możecie zobaczyć niby jest szansa nawet na trafienie trzech masterów w jednej paczce, jak komuś z was się udało, to naprawdę szacun, pochwalcie się zobaczymy, może mi wpadnie polujemy na mastery aha Goldy to idźcie się wypchać, goldami. Po co mi tysiąc goldów, jak one mi są potrzebne tylko na bałwanki? No, jedna litka. Normalnie zaczęło się w ziemi, jak u kiczkoka to otwieranie. Aha, ok. Tak mi będziecie sypać? Jej. No co jest? Bo się skończy zaraz nasza przyjaźń. Serio? Robicie sobie ze mnie jaja? Pięć paczek, a więc jesteśmy w połowie tego otwierania. Nie, no nie wierzę. Ja chciałem dwa mastery, a tutaj jak jeden wpadnie, to chyba będzie cud. Nie, no. Proszę. Bardzo Renifer się postarały. jednego mastera mi rzuciły. Skoro jest jeden, to może być drugi. Może być drugi. Oj, chyba nie tym razem. Dwie szanse na mastera. No. Rzeczywiście, fajne Mastery mi tutaj lecą Po byku fest Aha dobra OK Także to tyle jeżeli chodzi o to otwieranie No tak jak mówiłem Polujcie w tych giftach na bałwanki Jak widzicie jakieś są bałwanki to od razu to kupujcie Oprócz Masterów Mastery nie wydawajcie na bałwanki bo Tutaj pewnie będziecie chcieli odebrać jakiegoś zawodnika, jak się uda 50 masterów uzbierać, ja właśnie na to będę polować. No, i w tej zakładce cukierkowej, no to oczywiście robimy wymiany. Wymiany za rankupy najbardziej się to opłaca. Można zrobić ich tylko 30, także jeszcze chyba 12 mi tylko zostało. Później będę leciał pewnie w końcy. No, i tak to wygląda, moi drodzy. Na razie 1900 bałwanków, no ale niby się, niby się da nawet Ronaldo zrobić na free-to-playu. Podobno. Na razie 2000 mam, także do Ronaldo bardzo daleko, ale pamiętajcie, że też będzie event noworoczny. Co jest, pamiętacie, ten. Te skill game, co się odnawiają co godzinę, i wtedy na pewno będą punkty z bałwankami do upolowania, i dzięki temu Ronaldo będzie na free to playu, i również Blon będzie na free to playu do zrobienia. Tak mi się zdaje i tak pewnie będzie. Także z mojej strony chyba to tyle. Życzę Wam wesołych świąt. Na razie nie będę, bo na pewno jeszcze się tutaj będziemy. Słyszeć, ale i tak Wam życzę wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć!